Cześć, dostałam od Was ostatnio bardzo dużo pytań na temat tego, czy ostatecznie byłam zadowolona z zabiegów IPL, jakie robiłam na swoje rozszerzone naczynka. Jakoś tak prawie, że dokładnie o tej porze w zeszłym roku. Tak, to był styczeń i luty zeszłego roku kalendarzowego. Zrobiłam 4 takie zabiegi w gabinecie kosmetologicznym czy kosmetycznym, myślę, że to jest istotne tutaj, a nie w gabinecie dermatologii estetycznej. Każdy taki zabieg kosztował mnie 100 zł, pamiętam, czyli w sumie zapłaciłam 400 zł za 4. Planowałam zrobić 6, ale ostatecznie zrobiłam tylko 4. Z tego względu zapłaciłam mniej, znaczy 100 zł to nie jest bardzo mało, ale zapłaciłam 100 zł, a nie chyba 120 czy 140, ile normalnie to kosztuje w tym salonie, w którym ja byłam, ze względu na to, że wówczas mieli taką promocję, ze względu na to, że to była nowa placówka otworzona u nas w Trójmieście. I te zabiegi, w trakcie tych zabiegów pamiętam, że robiłam filmy i pod tymi filmami właśnie najczęściej zadajecie mi pytania na temat tego, czy byłam z nich ostatecznie zadowolona. I jak pamiętam, w tych filmikach mówiłam, że szczególnie po pierwszym, że widzę odmianę, że widzę różnicę w wyglądzie swojej skóry, że rumień się zmniejszył, że skóra jest mniej reaktywna. Po prawie roku od zakończenia tych zabiegów muszę powiedzieć, że mam teraz takie poczucie, że to była jednak w dużym stopniu taka siła sugestii, bo tak naprawdę w rzeczywistości, jak przyglądam się swojej skórze teraz, a rok temu, to naprawdę nie widzę żadnej jakiejś takiej istotnej poprawy. Mam takie poczucie, że to nie były najlepiej wydane pieniądze, a jednocześnie w ostatnich paru miesiącach byłam na konsultacjach u dermatologa estetycznego i pani dermatolożka mi powiedziała, że jeśli chodzi właśnie o moją lekką postać trądziku różowatego, te takie rozszerzone naczynka i rumień nim towarzyszący, to IPL jest tak naprawdę świetną metodą poradzenia sobie z nimi i ona sugerowała mi właśnie zrobienie co najmniej 4 takich zabiegów w odstępie 6 tygodni, właśnie po to, żeby zlikwidować te moje rozszerzone naczynka, ale uprzedzała, że w przypadku maszyn, które oni stosują w gabinetach dermatologii estetycznej, w odróżnieniu od tych, które są stosowane najczęściej w gabinetach właśnie kosmetologicznych, to muszę się liczyć z tym, że będę bardzo opuchnięta i taka, no zazwyczaj będzie jakiś widać taki natychmiastowy właśnie skutek uboczny w postaci opuchnięcia, jakiegoś takiego nabrzmienia skóry twarzy przez co najmniej przez jeden dzień, a może nawet przez dłuższy czas po tym, jak ona mi zrobi te zabiegi, że muszę się nastawić na to, że bynajmniej nie jest to taki zabieg, który można zrobić właśnie wchodząc z ulicy w trakcie przerwy lunchowej i po 45 minutach wyjść i praktycznie jakby nasza twarz nie będzie zdradzać, że cokolwiek z nią robiliśmy. To była jedyna tak naprawdę sobie uświadamiam zaleta tych zabiegów, które robiłam ja w gabinecie kosmetologicznym, dlatego że tam mogłam wyjść i od razu jakby wrócić do życia. Nie było żadnego okresu jakiejś rekonwalescencji czy wracania skóry do normy. No ale za cenę tego właśnie, że nie było różnicy, jeśli chodzi o natężenie rumienia, czy ilość, czy liczbę tych właśnie rozszerzonych naczynek wienośnych. Tyle ich miałam, tyle pozostało. Skóra faktycznie po tych zabiegach, które robiłam w zeszłej zimy, w styczniu, w lutym, była bardziej napięta, była taka przyjemna w dotyku, bardziej nawilżona i to pamiętam, że zauważyła pani kosmetyczka, która robiła mi te zabiegi z zabiegu na zabieg. Natomiast no tak, to jest przyjemna wartość dodana tych zabiegów, natomiast no nie po to się na nie wybrałam. Tak jakby podobne efekty obserwuję się, jeśli użyję kremu, który mi służy do nawilżania twarzy i myślę, że nie było to warte płacenia tak ogromnych pieniędzy za to. Nie robiłam zdjęć przed i po swojej twarzy, przed tymi zabiegami i po, w związku z tym trudno mi jakoś obiektywizować efekty działania tych zabiegów właśnie IPL, którym się poddałam. To byłoby takie jakieś bardziej miarodajne, żałuję, że tego nie robiłam, natomiast tak jak na zimno to teraz oceniam, to nie mam takiego poczucia, że one, że jak powiem, spełniły swoją rolę. Naprawdę nie zauważyłam jakiejś takiej ani prosto po zakończeniu tych zabiegów, ani po pół roku, tak jak obiecywała pani kosmetyczka, że może czasami właśnie te skutki działania właśnie tych zabiegów dopiero jakby są widoczne po paru miesiącach, czy nawet do pół roku po zakończeniu zabiegów, to ani od razu, ani potem nie widziałam żadnej jakiejś istotnej różnicy w wyglądzie swojej skóry. Tym samym, szczerze mówiąc, nie polecałam zabiegów właśnie w gabinetach kosmetologicznych, takich IPL. Też powiem tutaj nadmienię przy okazji, że mam sporo koleżanek, które w ten sposób właśnie często korzystają z Grouponów, właśnie w gabinetach kosmetologicznych próbowały usuwać nadmierne owłosienie i mniej więcej z takim samym skutkiem, tak? Czyli zapłaciły kilkaset złotych, natomiast efekty były po prostu znikome, czyli być może po prostu to wynika z tego, że siła maszyn, jakie można stosować właśnie w gabinetach kosmetologicznych, jest niewystarczająca do tego, żeby ani usunąć
nadmierne owłosienie trwale, ani właśnie usunąć rozszerzone naczynka krwionośne. Natomiast jak poddam się tym zabiegom IPL w gabinecie dermatologii estetycznej, to na pewno o tym usłyszycie i zamierzam zrobić zdjęcia przed i po, żebyście mogli no, również ze mną oceniać efekty tamtego, właśnie tamtych zabiegów, którym zamierzam się poddać. Tak, to wszystko, co chciałam Wam przekazać w tym filmiku. Jeśli macie jeszcze jakiekolwiek dodatkowe pytania na temat właśnie tych zabiegów, to śmiało pytajcie na dole, chętnie odpowiem na wszystkie Wasze pytania. Z mojej strony to już wszystko, mam nadzieję, że macie się naprawdę dobrze i do zobaczenia wkrótce.